Hej, hej, z tej strony Michajlo i witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy Football Managera z 2013 K1 Giga Beta Dogówek. Przed nami ostatni mecz tego sezonu, który teraz odgrywaliśmy. Przystępujemy do niego już na totalnym chillaucie, jako że udało się wygrać ligę. Mamy już awans pewny i to z pierwszego miejsca. Tak więc do mnie ktoś pisze na Facebooku. A zalicz, gdyż sobie teraz właśnie zagramy mecz z siatką Tarnobrzeg. Nie będzie on miał już jakiegoś większego znaczenia, więc niewykluczone, że dam tutaj zagrać zawodnikom, którzy mniej grali podczas sezonu. Statystyki pokażę. No to akurat tutaj się dużo nie zmieniło akurat, więc możecie akurat sobie zobaczyć ten sam w zasadzie grafikę, jaką bym wam pokazał w poprzednim odcinku. Tam jedynie w związku z kontuzjami akurat tam cień ciała masz teraz więcej meczu od Różyckiego, no i tego typu sprawy. Na miejscu numer 1, jeżeli chodzi o bramki, no to dalej jest Górski. Na drugie miejsce wskoczył ex aequo tutaj z Różyckim i Pietroniem Grociak, który na mnie zrobił bardzo pozytywne wrażenie i mam taką nadzieję, że będzie on pewnym punktem naszym w lidze wyżej, jak będziemy grali już. Jeżeli chodzi o asysty, no to tutaj trzy pierwsze miejsca należą do Jagodzińskiego, Pietronia i Górskiego. A jeżeli chodzi o średnią ocenę, no to tutaj również jakoś zbytnio specjalnie nie zmieniło od ostatniego meczu. Nasz jeszcze. Ostatnio graliśmy na Mod Lublin. Jak widać, układało się dosyć różnie, chociaż nawet wręcz bym powiedział, że no troszkę słabiej akurat, aczkolwiek na szczęście udało się jakimś cudem dojechać spokojnie do mety i no właśnie zająć to pierwsze miejsce. 3-0 udało się wygrać z Sandecją Nowy Sącz. 1-1 z ŁKS Łódź. To akurat trochę żałuję, bo bramka dla ŁKS-u padła jakoś w samej końcówce meczu. Jak zresztą widzicie w 92 minucie meczu i to z rzutu rożnego bodajże. A zatem no wiadomo, no szkoda takich bramek. Następnie 3-0 wygrana z Pogonią Siedlce. Dwie bramki Grociaka, a także Górskiego jedna. Następnie tylko i wyłącznie remis z kolejarzem z Tudorze, tu dokładnie nie pamiętam nawet jak to było. A no właśnie, też również w końcówce meczu zdobyli wyrównującego gola. Następnie mecz ze Staną Rzeszów, który niestety przegraliśmy. Niestety zabrakło czasu już, żeby to strzelić wyrównującego gola. No jakby jeszcze pewnie było 6, może 15 minut, to może byśmy jeszcze zdobyli tego gola. No i Puszcze Niepołomice, po mecz, po którym już mieliśmy nóż chyba niemalże pewne pierwsze miejsce. Tutaj niestety czerwoną kartkę dostał Rafał Niewiadomski. No i przy tym meczu to już graliśmy już na totalnym ludzie. Aczkolwiek jeszcze składam takim w miarę dość pierwszym, bo jako że no nie byłem akurat do końca też pewien akurat, czy to już akurat będzie nam zaliczało jako że jesteśmy mistrzami, czy nie, bo znaczy mistrzami tej ligi oczywiście, bo jeszcze miałem tylko A, że awans tylko, nie było M. Okazało się, że dobrze, że tak zrobiłem, bo mogłoby być trochę kiepsko. No i dopiero teraz zobaczyłem, że w składzie Limanowi gra Gabor Straka. O. Nice. No. No i przechodzimy teraz do meczu z Sielką. Już lato, 6 czerwiec, więc może damy tu pograć już zawodnikom, którzy trochę mniej grali. Niech zagra za Joczysa Piwowarczyk. Niech zagra sobie, a chociażby nawet Szostek tutaj. Cięciała nie zostanie na wszelki wypadek.
to i Cindziała i Różycki jako takie właśnie pewne punkty w zespole, przynajmniej na razie. Radler na ławce. Na bramce niech będzie Bitrud Rutnicki. Laskowski na prawej, Krzemiński na lewej. A tak to niech będzie Wójcik Drozdowicz. No tylko żebym... Nie będę miał tych młodziaków. Odpowiednią ilość. Niech zagra Bartczak. I tyle. Dobra. I akurat będzie. Myślę skład. A to może jeszcze niech Solecki za Furmana na przykład. I na przykład niech Kaczyński jeszcze za Majkowskiego na przykład. Także składzik bardzo lajtowy, więc no mówię, no już kończymy i pierwsza liga na Tadogłówku, z czego się zresztą bardzo cieszę. No i chciałbym akurat, żeby kiedyś akurat taka sytuacja w prawdziwym życiu miała miejsce. Dobra, zapisuj tu pani, bo już późno. Bo już jest w pół do pierwszej, nawet bliżej pierwszej już. A rano trzeba wstać. Dobra i... No to tutaj akurat... Dobra, niech będzie 45, taki trochę dalszy. Jako że młodzian. Gramy w Tarnobrzegu, więc mecz wyjazdowy. I no już powiem spokojnie, że zero presji, panowie. I Piwowarczyk, Rożycki, Cięciała. I nic nie będzie z tej akcji. Już wszystkie zespoły muszą grać w jednym czasie. O, to może być jeszcze ciekawe, bo jeszcze nie jest pewne, czy Wisła Płocka awansuje. O, to może być ciekawe. Rejmanowski. Pokolityuk. Pąkała. Pokolityuk. Do Juraszka. Juraszek na prawym skrzydle. Pękała. I broni Rudnicki. Musimy zredukować liczbę fauli. O, już Piwowarczyk już się ledwo trzyma. Gra bez ślizgów. No, Wisła Płock musi wygrać ze Sowią. To nie jest pewne, bo jako że Rysowia to też tej dość wysoko jest, więc będą mieli bardzo ciężki mecz. Ozimek do Cichosa. Coś mi się kojarzy to nazwisko. Aczkolwiek to już może takie zboczenie w związku z tym, że tyle gram już w tego FM-a. Bo już od wersji 2005. Czyli od początku jak tylko Sports Interactive odłączył się od Eidosa i połączył się z Segą. Drozdowicz, ale prosto w Ganowicza, który zablokował strzał piłkarza GKP Targówek. Łuczakowski, Rejmanowski, Łuczakowski na lewym skrzydle powinien dośrodkowywać, a nie po ziemi. Pokolityuk, Rejmanowski, Ozimek i niestety gol dla siarki.
No niestety gol dla siatki, ale na szczęście, tak jak to mówię, już mecz jest już bez żadnej spiny akurat, więc sobie można ewentualnie pozwolić na coś takiego. Chociaż na no wiadomo, cieszyłbym się jakby był, jakby była wygrana. Laskowski. Szostek. Spokojnie, cały czas rozgrywamy piłkę. Krzymiński. Tromecki obok Krzemińskiego. Krzemiński ma piłkę przy nodze. Prowadzi ją spokojnie, blisko. Dośrodkowanie, chociaż to był chyba nawet, bym powiedział, taki nie to strzał, nie to dośrodkowanie. Czy tak zwane, nie wiadomo ni chuj o co chodzi. Juraszek. Juraszek. Rejmanowski, Ozimek i 2 do 0. Ajajajajaj, no niestety chyba za duże rezerwy powystawiałem. No tym bardziej, że chyba drugi gol poszedł po akcji z lewej strony. Czyli tej właśnie trochę bardziej młodzieńczej. Szybki centrum dajcie mi. I zagrałem na skrzydła. Pokolityuk. Łuczakowski, Rejmanowski. Pokolityuk. Stromecki. Rejmanowski. Pokolityuk, Ozimek. Prosto w Dorzyckiego, cicho. 3 do 0. No panowie, co tutaj się dzieje? Ja rozumiem, że powiedziałem wam, żebyście zagrali sobie na luzie i tak dalej. No ale to też ma swoje granice. No ludzie. Nie lokmy sobie jaj z pogrzebu. Asertywnie powiem, że oczekuję dużo lepszej postawy w drugiej połowie. Niech to do jak największej liczby piłkarzy dotrze. Że nie jestem zadowolony z tego, co pokazują. Beszczyński. Bo ja już chciałem czytać Beleszczyński. No chwila, przede wszystkim ja wezmę ustawię na ofensywną. Już i tak nic nie mamy do stracenia, bo to za różnica, czy przegramy 3-0, czy przegramy 5-0. A tak to przynajmniej mamy jako szansę, żeby zdobyć gola. Bo jako, że większa ilość piłkarzy, niestety 4-0, zostanie przerzucona do linii ataku. Rzuci się. No, szykuje się chyba najwyższa moja porażka w meczach tutaj, które nagrywam dla was. Badczak. Szostek. Daleko. Oj, nie ma spalonego. Oj i... Dobra. W tym momencie zauważyliście, dlaczego właśnie jest 4 do 0 dla Siatki Tarnobrzeg, a nie dla Giga Piotrogówek. To był między innymi jeden z syndromów, objawów tego, czemu tak się stało. A nie inaczej. Beszczyński, Duda, Dudę, Szostek, Bartczak, Krzemiński, do Drozdowicza, Emil Drozdowicz i bramka honorowa. I przy okazji chyba z tego co widzę, chyba
Skontuzjował się Drozdowicz. Jezu. Idiotą być, to Drozdowiczem być. Nogą chyba go wezmę i sprzedam, bo i tak po pierwsze już mi się buntuje, a po drugie nie, no trochę nie, już nie potrzebuję mieć aż takiej dużej ilości napastników, jaką mam. A zawsze ewentualnie mogę skorzystać z jakichś tam młodziaków, żeby się wybili tak, jak to się wybił na przykład Gdociak. No może właśnie Wójcik będzie miał okazję się wybić w jakikolwiek sposób. I koniec meczu, koniec sezonu, koniec, przynajmniej na obecną chwilę, drugiej ligi i witamy w pierwszej lidze. A tak akurat stwierdził akurat mój telefon. Jeżeli to było w jakikolwiek sposób słyszane. Aczkolwiek myślę, że było. Dobra, także jeżeli chodzi, jeszcze zobaczę, ale to już nic ciekawego nie będzie, no bo najbliższy mecz, jaki zagramy. O, nawet dostaliśmy kasę za utrzymanie. Wow. No i Zisz jednak awansował. No przez cały czas to Wisła Płock była na prowadzeniu. Znaczy no przez dłuższy czas była na prowadzeniu, a przez praktycznie cały czas na miejscach, w którym które dawały szansę na awans. No niestety końcówkę musieli niestety spierdolić i co wykorzystał skrzętnie Zlicz Pruszków. Wyślij asystenta, wypłata premii. I okej, okay, dobra. Także, no mówię, następny mecz, jaki zagramy, to będzie pierwszy mecz ligowy, albo w zależności od tego, co będzie pierwszy, czy liga, czy puchar, aczkolwiek myślę, że liga będzie wcześniej. Ja... Cholera, nie może coś mi się... Kaszula. Odebrać. Ja za ten sezon i odcinek wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało i mam nadzieję, że będziecie też oglądali dalej. Nie zapomnijcie ocenić, może nawet zostawić jakiś komentarz i do usłyszenia w następnym sezonie. Do usłyszenia, cześć!